Cześć kochani, tu Santitis. Nagrywam drugi raz znowuż, bo oczywiście nie miałam włączonego mikrofonu, tak, ale chciałam was poprosić o radę. Słuchajcie, pomóżcie wybrać mi sukienkę na Zoma Fest i w czym mam iść. To Zoma Fest ma być na statku, więc może być trochę chłodnawo. Więc na pewno kurtkę jeansową wezmę, jakąś torebkę, ale musicie mi koniecznie pomóc, jaka sukienka. I zaraz wam się w tych wersjach pokażę, a wy napiszcie w komentarzach proszę, jaką wersję wybieracie i w czym mam pójść na Zoma Fest. Także zapraszam. Pokażę wam się tam na tle tego. Mam tą cytrynową sukienkę, o której mówiłam ostatnio, że ją kupiłam. I nie wiem, czy taka torebka, czy taka. Musicie pomóc. Tak się prezentuję. Buty na pewno te będę zakładać, bo są mega wygodne, a trochę wyszczuplają stópki. Także dajcie znać, czy... Taka w cytrynki, letnia. Dobra, teraz mam wersję drugą, kochani, ale uważam, że może i fajna jest spódnica, ale chyba nie do końca ta katana współgra. Katana, no ta kurtka jeansowa z tą spódniczką. Dajcie znać, co sądzicie, jak uważacie. Tu się zbliżę. Czy może właśnie ta wersja? Kochani, albo po prostu czarny but do tego i będzie pasować, jak myślicie? Tak coś myślę, że i że tak to zrobię. Bo nie mam jasnej takiej tutaj, albo jaśniejsza kurtka. Nie wiem. Może te po prostu buty wezmę. Witam. Zamówiłam takich, ale w ogóle słuchajcie, przyszedł porysowany. Takie coś do trzymania tableta. Dosyć się trzyma. Zaraz zobaczymy. No jest, działa kochani. Działa, trzyma się, więc takie coś sobie zamówiłam. Już idę wam pokazywać, co jeszcze zamówiłam. Teraz nie będę przyklejać, bo wkurza mnie w sypialni, że mi zawsze gdzieś uciekają te kable, ale zobaczcie, jak cute trzyma. Więc takie kilka takich łapek zamówiłam, zaraz wam pokażę. I już leżą sobie na kołczu, ja już rozpakowałam. Tutaj koraliki kolejne do teledysku, kamień guasza zamówiłam i również kolejny... I ostatni, słuchajcie, strój kąpielowy do opalania się w tym kolorze. I myślę, że w tym kolorze zrobię sobie paznokcie na urodziny Doroty M. Bo tak, niedługo idziemy na urodziny, w sobotę. Dzisiaj mamy środę. No także, no myślę, że czarne buty musiałyby być do tej spódnicy i to się będzie albo biała bluzka, bo może jest za duże odcięcie, biała bluzka ewentualnie jeszcze. Dobra, w każdym razie muszę wyprasować tą spódnicę, już ją przygotować, bo to już w sumie jutro. A nie będę miała czasu tego zrobić, także wieczorem muszę ją wyprasować. A teraz jadę do Rewe kupić oczywiście sobie Red Bulla do pracy, ale jadę jeszcze popatrzeć na, czy znajdę w Rewe brokat do drinków, bo u Doroty M na imprezie zamierzam być barmanką. Fajne drinki porobimy, także zachęcam was do oglądania i moich vlogów, i jej vlogów. Na pewno wrzucimy z jej urodzin i zobaczycie w ogóle jaki prezent, nie? Dostanie od nas. O shit! Ja muszę do DM-u, muszę... Ja pierdzielę, tak, ja muszę do DM-u, dobra. Jezu, napięty grafik.
Ostatnio mam, także sorry, wybaczcie mi moje emocje. Dobra, kochani, ja jadę do Rewe, zabiorę Was ze sobą, może akurat coś będzie ciekawego. Także kochani, ja się z Wami żegnam, wiem, że to był taki króciutki vlog. Jeszcze zapraszam Was do Rewe, ale nie wiem, czy tam coś ciekawego znajdziemy. I co, kochani, dajcie znać w komentarzach, którą wersję wybieracie, żebym się ubrała na ZomaFest. I może w czwartek albo w piątek wybierzemy, w co mam się ubrać do Dorothy M. Dajcie znać w komentarzach, czy też taki vlog chcielibyście, oczywiście ładniej zrobiony, bo dziś był bardzo, bardzo na szybko. To co, kochani, pa, pa! Biorę swoją ulubioną sałatkę do pracy, także ją zjem, jak oczywiście będzie czas, bo to z tym różnie bywa. Ja się szukałam takiego glitteru, w sensie, Boże, jak to się nazywa, brokat, taki do jedzenia, ale słuchajcie, jakie to drogie. A tu w ogóle są takie platy. Platy do drinków. Nie tylko do drinków. Dobra, wezmę srebrny, bo będziemy z Blue Curacao pić, więc będzie pasował. I weźmy to. Dobra, trudno. Ale mega drogie. Kochani, ja nic już nie nagram w aucie, bo mi się ten halterung spieprzył. Uciekam do pracy, bo się normalnie zagotuję w tym aucie. Jest tak gorąco, jeszcze coś mi strzykło. Słuchajcie, nie mogę się ruszać dobrze, więc do dupy dzisiaj mam dzień, ale i tak pozdrawiam Was wszystkich, kochani, i całuję, ściskam. I widzimy się w czwartek. Wrzucę Wam zdrabki, kochani.